zakończenie projektu Polska Pomoc Rozwojowa, szkolenie ukraińskich GoProwców z DNS-u. Przy współpracy oczywiście naszego GoPro. Cieszymy się bardzo, że ten projekt się finalizuje. Na pewno jest to ważne, aby też nasi GoProwcy ćwiczyli tą gotowość, ale i też po stronie ukraińskiej potrzebujemy mieć partnera. Trzeba przypominać, że nasi polscy turyści coraz częściej zapuszczają się w piękne Karpaty ukraińskie. To bezpieczeństwo jest potrzebne po obu stronach granicy. Ratownicy ćwiczyli przede wszystkim poszukiwanie trzech osób zasypanych w śniegu, które miały detektory lawinowe, natomiast jedna osoba nie miała detektora lawinowego. Jak pokazała sytuacja, zajęło to nam na tak dosyć małym terenie niespełna godzinę, ale jest to przykład tego, że jeżeli nie posiadamy tych detektorów, to odszukanie osoby poszukiwanej w lawinie zajmuje dużo więcej czasu. W projektu ratownicy z Ukrainy otrzymają skuter śnieżny, no, który niezbędny jest do tego typu działań, zwłaszcza w zimie. Oczywiście detektory lawinowe, czyli tak zwane ABC lawinowe, plus całe wyposażenie, czyli tak zwany ekwipunek ratowniczy, począwszy od butów, spodni, kurtek, rękawic. To, co jest najbardziej ratownikom w czasie akcji potrzebne dla własnego przede wszystkim bezpieczeństwa. Jestem bardzo za tę pomoc wdzięczny. Mówię tu zarówno w imieniu naszych służb, jak i w imieniu turystów. Statystyki pokazują, że po ukraińskiej stronie granicy stale wzrasta ilość turystów. Między innymi wpływ na to ma powrót ratowników górskich na szlaki prowadzące do obserwatorium na szczycie góry Pop Iwan. Ten sprzęt, który dziś odbieramy, ma dla nas nieocenioną wartość. Ja dużo dziękuję Wam, szanowni koledzy. We'll be right back.